Mamy okazję porozmawiać dzisiaj z panem profesorem Maciejem Salomonem, wybitnym znawcą historii bizantyńskiej, późnoantycznej, antycznej, historii Rusi, historii Bałkanów. Ogromny zakres pan profesor swoimi działaniami naukowymi, badaniami objął. Bardzo nam miło i dziękujemy za zgodę na udzielenie nam wywiadu. Również czuję się zaszczycony bardzo. Zacznijmy od początku. Panie profesorze, kiedyś rodzimy się, mamy rodzinę, dzieciństwo. Jak to wyglądało pana profesora w przypadku, te wspomnienia z najwcześniejszych lat? No, najwcześniejsze lata zwykle znamy z opowieści naszych rodziców lub w każdym razie osób starszych. Trudno mi jest powiedzieć, jak to wyglądało dokładnie w moim przypadku. Wiem natomiast skądinąd, że w roku 1946 zdarzyło mi się urodzić w Krakowie. No i w tym Krakowie pozostałem do dziś dnia, z rzadka wyjeżdżając na jakieś dłuższe okresy. Z Krakowem jestem związany i sentymentalnie, i pamięcią, mniej może badaniami naukowymi. Rzeczywiście moje badania bardziej są ukierunkowane w stronę wschodu, w stronę wcześniejszych epok, a więc Kraków tutaj nie gra tak wielkiej roli. Ten związek, te moje wspomnienia związane z Krakowem powinny też uwzględnić fakt, że moja rodzina wywodzi się z tego miasta, chociaż to dotyczy przede wszystkim starszego pokolenia mamy, natomiast czy części rodziny związanej z moją rodzicielką, natomiast mój ojciec to jest osoba, której nigdy nie widziałem w życiu, która w roku 1946, kilka dni chyba, albo kilka tygodni przed moim urodzeniem zginęła i losy ojca, przyczyny jego śmierci, okoliczności właściwie nie są mi znane. Ale ten brak wiedzy na temat mojej własnej historii ma też chyba pewien wpływ na zainteresowanie historią z mojej strony, a więc jakieś próby dociekania, jak to się działo, jaką rolę odgrywał ojciec. A więc moja historia obejmuje również trochę okres przed moim pojawieniem się na świecie. Z Bizancjum oczywiście tutaj wielkiego związku nie da się dostrzec, natomiast mój ojciec był w czasie niemalże całej II wojny światowej związany z obszarem pogranicznym między Ukrainą i Polską. Więc jest to już jakiś punkt pozwalający nawiązać do tematyki, która nas najczęściej interesuje, to znaczy przynajmniej w tym gronie, w którym tutaj rozmawiamy, mianowicie historii Europy Wschodniej, historii Europy Środkowej. Prawdę powiedziawszy, być może za jakiś czas będę wiedział więcej na ten temat, ponieważ próbuję do czegoś tam dotrzeć, jakieś konkretniejsze informacje uzyskać, no ale kiedy to się uda zrealizować, to trudno powiedzieć. Ja wychowywałem się w dzielnicy Krakowa, która, no można powiedzieć, ma pewne znaczenie historyczne, chociaż też tutaj związek z moimi badaniami jest dyskusyjny. Mianowicie mieszkałem w rejonie, który można umieścić między Wisłą, Kazimierzem, to znaczy dzielnicą Kazimierz czy miastem Kazimierz, dzielnicą robotniczą Grzegórzki, a więc też z tą
wcześniejszą historią z historią, czy średniowieczną, czy starożytną, ma to ograniczony związek, jakkolwiek nie można powiedzieć, że nie ma żadnego związku, no bo to jest jednak historyczna część miasta. No, jestem do tej części miasta przywiązany i mam nadzieję, że kiedyś może będę w stanie dotrzeć do jakichś bardziej konkretnych informacji na temat tego, co tutaj działo się wcześniej. No, tym niemniej moim głównym zainteresowaniem jest historia krajów sąsiadujących z Polską od wschodu, od południa. Mimo wszystko jednak Kraków jest miastem historycznym i na pewno jakiś wpływ na rozwój zainteresowań miał. A czy również jakieś zachęty ze strony, no w tym przypadku mamy, rodziny, może jakieś książki z dzieciństwa szczególnie utkwiły w pamięci i właśnie one popchnęły do takich zainteresowań? No, muszę powiedzieć, że książki oczywiście pojawiły się, zresztą to jest, książki to moje, to mój, że tak powiem, ulubiony partner we wszelkich rozważaniach, badaniach. A więc na pewno książki przyczyniły się do zainteresowań, no ale książki pojawiają się zwykle na nieco późniejszym etapie naszego rozwoju intelektualnego, a więc zainteresowania historią niewątpliwie w rodzinie istniały. To, co tutaj już wspomniałem, prawda, jeśli chodzi o rodzinę ojca, rodzinę mojego dziadka, który był najważniejszym mężczyzną w rodzinie, więc to też miało istotny wpływ na mój sposób myślenia, jego zainteresowania, znaczy jego, nie wiem, udział w I wojnie światowej, w mniejszym stopniu, w drugiej, jakkolwiek tutaj też pewne nawiązania można by znaleźć. To niekoniecznie są książki, to są często opowieści, jakkolwiek oczywiście zawsze czytałem dużo. No i biblioteka to jest coś, co w moim domu zajmuje chyba więcej miejsca niż jego sali mieszkańcy. Czy ma pan profesor lub miał rodzeństwo i jak kształtowały się wasze stosunki wzajemne? Więc rodzeństwo niezbyt liczne, bo to był tylko jeden brat, no ale w sytuacji rodzinnej, o której tu wspominałem, trudno się dziwić, że prawda, więcej już rodzeństwa później nie było. Natomiast stosunki układały się źle, muszę powiedzieć. To był brat starszy ode mnie, narzucający swój punkt widzenia. Być może też no, w jakiś sposób wychowujący mnie, prawda, wskazujący mi pewne braki. Ale w każdym razie, no, jeśli dzisiaj mogę spokojnie powiedzieć, że od brata to się może też czegoś nauczyłem, to za przeproszeniem, brat był przekleństwem mojej młodości. Nie żyję już od szeregu lat. A szkoła też w jakiś sposób kształtuje? Czy pan profesor pamięta swoją szkołę podstawową, jakichś nauczycieli, którzy może szczególnie utkwili w pamięci lub wpłynęli na zainteresowanie? No więc jeśli chodzi o szkołę, to oczywiście pamiętam ją, no bo to już jest okres, kiedy ja, nawiasem mówiąc, nie chodziłem do szkoły podstawowej w sensu stricto, mianowicie to był akurat okres, kiedy stworzono takie szkoły łączące etap podstawowy i średni, 11-latki, a więc w takiej szkole byłem wychowywany. To był oczywiście system oparty na wzorze radzieckim, także nie trudno się domyślić, że te wzory w mojej szkole odgrywały pewną rolę, ale podobnie jak inni reprezentanci mojego pokolenia, byliśmy nastawieni do tych wzorców z pewną rezerwą. I tutaj może taki szczegół odnoszący się do nauczycieli, którzy wprowadzali nas w tajniki języka rosyjskiego. Otóż
To był bardzo ważny przedmiot. Nauczyciel języka rosyjskiego należał do najważniejszych osób. Był też zaangażowany po odpowiedniej stronie politycznej. Także w jakimś stopniu chyba miał pewien wpływ na moją osobę. Jeśli jednak postawić pytanie, czy to przyczyniło się do mojego zainteresowania wschodem, kulturą bizantyńską, kulturą ruską, no to był to trochę wpływ negatywny. Jeden, że tak powiem, element techniki wychowawczej tegoż pana profesora utkwił mi bardzo w głowie, mianowicie wyuczono mnie całkiem nieźle języka rosyjskiego. Polegało to na tym, że pan nauczyciel stawał nad, czy obok ucznia i słuchając wypowiedzi ucznia, poprawiał akcent rosyjski. Robił to przy pomocy pierścionka lub klucza, uderzając w głowę. Więc były to na pewno dość brutalne metody, które powinny były mnie głęboko zniechęcić do zajmowania się krajami sąsiadującymi z nami od wschodu. Ale tak się też dziwnie złożyło, że w dzielnicy w zasadzie mojej, no w sąsiedztwie, mieszkała pewna rodzina, z którą byłem bardzo zaprzyjaźniony. Bardzo kulturalni ludzie, wywodzący się z terenów wschodnich, to znaczy Lwowa, ale chyba też związanych z innymi obszarami naszych, powiedzmy, niegdyś wschodnich ziem. I tam podejście do tradycji wschodnioeuropejskiej, rosyjskiej było z gruntu odmienne. To znaczy na pewno nie było przychylnego nastawienia do panującego reżimu, panującego systemu, ale na dodatek było zainteresowanie literaturą. I tak się złożyło, że pewna pani filolog, która była matką mojego przyjaciela, za wszelką cenę chciała nas, przede wszystkim swojego syna, wychować właśnie też w takim przychylnym nastawieniu do kultury wschodniej, czy w Europy Wschodniej. On nie był entuzjastą tego, a ja byłem wobec tego jednym z rekwizytów przydatnych do zainteresowania chłopaka tą tematyką. Wobec tego dostarczano mi literaturę rosyjską, często przedrewolucyjną jeszcze. Rozmawialiśmy na te tematy. Oczywiście język rosyjski tutaj był zupełnie inny, nie był takim właśnie sztucznie wyuczonym i wspieranym, że tak powiem, przemocą na dodatek elementem dydaktyki. Wręcz przeciwnie, mogłem się tutaj bardzo wiele nauczyć i w ten sposób, jak gdyby służąc trochę za przynętę dla mojego przyjaciela, zainteresowałem się tematyką i to mi zostało. I sądzę, że to też miało nie najgorszy wpływ na moje późniejsze kontakty z ludźmi pochodzącymi ze wschodniej części naszych ziem, naszych i sąsiednich. Więc mój kolega zresztą nie dał się do końca przekonać, później został architektem, teraz już nie żyje, natomiast ja dałem się przekonać i kultura wschodu europejskiego pozostawała i pozostaje dalej moim przedmiotem zainteresowania. W szkole oczywiście mieliśmy też intensywnie działające harcerstwo, gdzie nawiązania do dawniejszej historii były rzeczą normalną i dobrze odbieraną, dobrze podawaną też. No i cóż jeszcze, też ta szkoła w jakiś sposób sprzyjała tym zainteresowaniom, chociaż postawy nauczycieli były bardzo różne. Nie brakowało nauczycieli, którzy
pewne rzeczy chcieli nam narzucać siłą. O jednym tutaj już wspomniałem, ale to było szersze zjawisko. Równocześnie jednak większość nauczycieli to były osoby wychowywane przed wojną, więc wydaje mi się, że dość szeroka gama, prawda, bodźców czy motywów, które prowadziły mnie w kierunku wschodu. No, do tego można dodać oczywiście nauczycieli zaangażowanych politycznie jeszcze przed wojną, prawda, więc też ludzi, którzy w jakiś sposób kształtowali nasz sposób myślenia i w tym sposobie myślenia też odpowiednio, prawda, no, z naszym udziałem, bez jakiejś wielkiej przemocy, starano się nas ukierunkować na i z jednej strony tradycje patriotyczne, z drugiej strony właśnie takie przychylne nastawienie do naszych sąsiadów. No, z tego wynika, że jako czytelnicy i odbiorcy licznych publikacji pana profesora powinniśmy być wdzięczni matce kolegi, która jednak nie tylko skłoniła do nauki języka, ale i do zainteresowania. Także od razu tą wdzięczność wyrażamy, bo warto, plon tych prac jest imponujący. Wyjaśnił nam już pan profesor, że trudno mówić o czasach licealnych i szkoły podstawowej. Szkoła była jedna nastoletnia. Czy ten okres przedmaturalny, no wtedy jednak już się staje człowiekiem bardziej dojrzałym, on przypadał też na dość trudne czasy ekonomiczne w kraju, czy on pozostawił jakieś ciekawe wspomnienia i jeszcze korzystając z możliwości nawiązania do szkoły, z tego co rozumiem, te przedmioty szkolne miały w tym procesie wychowania jakąś mniejszą może znaczenie niż właśnie harcerstwo, niż te inne, ale czy faktycznie poza językiem rosyjskim jakiś inny przedmiot czy nauczyciel też utkwił z tych czasów w pamięci, czy raczej? No, tutaj oczywiście należałoby wymienić historię, prawda? Niewątpliwie wśród historyków miałem również preceptorów bardzo dobrze przygotowanych do swoich zadań i jakoś powiedzmy, no, reprezentujących poglądy, które nie budziły też u mnie specjalnego oporu. A więc miałem osoby związane czy z sanacją, czy powiedzmy znającą okres międzywojenny i podchodzących do niej w sposób krytyczny, ale też no, przychylny, prawda, nie negujący wszelkich osiągnięć tamtego okresu. To zresztą niekoniecznie było akceptowane przez władze szkolne. Moja najlepsza historyczka, pani nazywała się Bała Burzyńska, została właściwie w pewnym momencie pozbawiona prawa wykładania w czasie zajęć ze względu na zbyt odbiegające od oficjalnych poglądów tezy, które referowała, ale równocześnie wydaje mi się, że to mocno wpłynęło też na pozytywny stosunek uczniów do tejże pani i to znów przyczyniło się do, mimo tej właśnie lewicowej w przeważającej mierze obsady naszej kadry, to właśnie wpływało na ukierunkowanie mnie, czy przynajmniej części moich kolegów na zainteresowania czy polską tradycją, czy tradycją właśnie ziem sąsiadujących z Polską. To jest zresztą trudno oczywiście śledzić, dlatego że losy moich kolegów szkolnych niekoniecznie są mi dobrze znane. Jest jeszcze jeden czynnik, który odgrywał tutaj rolę. Ja tutaj może trochę za dużo mówię o polityce, no ale historia jest związana z polityką. Mianowicie też jeden czynnik, który przyczyniał się do i poznawania kultury rosyjskiej i języka rosyjskiego, no to była radiostancja Swoboda, której słuchałem dość regularnie.
gdzie posługiwano się językiem rosyjskim w bardzo prawidłowy sposób. Jakkolwiek, no, oczywiście punkt widzenia też troszkę odmienny od naszego, ale to jest jeden z istotnych elementów mojej edukacji, jak sądzę, która no, jednak w tym kierunku wschodu zmierzała. Nie było tam, nawiasem mówiąc, Greki, prawda, ale to jest zrozumiałe, bo ta radiostacja była związana ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z Grecją, oczywiście. Nasuwa mi się pytanie właśnie a propos Greki. To był też okres, kiedy w Polsce byli Grecy. Czy jakiekolwiek kontakty z nimi miał pan profesor i czy tutaj można mówić o jakiejś... To znaczy żadnego na pewno wpływu na moje zainteresowania, czy w mój, że tak moje życie codzienne, jakkolwiek rzeczywiście ci Grecy byli i zdarzało się, że miewaliśmy z nimi kontakty. I były to kontakty przychylne, jakkolwiek no, jednak zjawisko śladowe, powiedziałbym, prawda? Ale istotnie pamiętam, że pewne kontakty, nawet chyba mojej rodziny z ludźmi stamtąd miały miejsce. Panie profesorze, studia. Okres studencki, no, troszkę zebraliśmy informacji. Wiemy, że był pan profesor dobrym studentem, wyróżnianym nagrodą rektorską, Primus Inter Pares. No więc właśnie chętnie posłuchamy o czasie studiów. Jak pan profesor wspomina ten okres? No oczywiście o Primus Inter Pares nie będę się rozwodził. To bardzo zaszczytne, prawda? Bardzo zaszczytny tytuł. Ale no, powiedziałbym, no trochę z drugiej strony standardowe wyróżnianie. Może rzeczywiście tutaj Uniwersytet Jagielloński znalazł pewną formułę, która sympatycznie brzmiała, ale nie przywiązywałbym tutaj do tego wielkiej wagi. No. No, po prostu tak nazwano pewien rodzaj stypendium. Ja zresztą dość regularnie otrzymywałem stypendia. Ta kwestia trudne czasy, prawda, trudna sytuacja, to jest rzecz względna. Może dlatego, że byłem półsierotą, nie byłem co prawda, no moja mama pracowała, ale też nie zarabiała nadmiernych pieniędzy, więc to pewne znaczenie miało, ale z drugiej strony fakt, że właśnie nie miałem ojca, przyczyniał się do tego, że stypendia otrzymywałem dość regularnie. I to chyba nawet jeszcze w szkole średniej byłem, że tak powiem, dofinansowywany. I z drugiej strony w domu patrzono bardzo przychylnie na zajmowanie się historią, czytanie książek, gromadzenie książek także. Także ja w gruncie rzeczy nie odczuwam specjalnie negatywnie sytuacji ekonomicznej, która w tym czasie była w kraju, ale ona się też przecież zmieniała bardzo. W każdym razie studia odbywały się w miarę gładko, nie składały się wyłącznie z ciężkich i nieprzyjemnych obowiązków, oprócz studiów byliśmy też zaangażowani w działalność koła naukowego. Prawda, to koło naukowe w pewnej mierze miało też pewne aspekty polityczne, jakkolwiek może one nie wychodziły na plan pierwszy, ale dla historyków to nie była sprawa pozbawiona znaczenia. I to, tak przypominam sobie w tym momencie, że w pewnych dramatycznych momentach, które przeżywała Polska czy Kraków, nawet koło naukowe podejmowało pewne próby tworzenia źródeł, gromadzenia materiałów na temat wydarzeń. No, niewątpliwie ta aktywność związana z kołem naukowym dla historyka była chyba bardzo, bardzo cenną. Ja myślę, że to tak samo odbiera większość naszych licznych przecież kolegów, którzy przeszli tę samą szkołę.
Mogę jedynie potwierdzić, tak, że tak było. To rzeczywiście również w czasach późniejszych. Czy jakieś, no wspomniał pan profesor, że studia to nie tylko nauka i nie tylko wykłady, czy jakieś wspomnienia takich wydarzeń poza wykładami pozostały w pamięci? No, oczywiście wydarzenia, które obejmowały cały kraj, prawda, nie tylko Kraków, nie tylko uniwersytet. Demonstracje, prawda, marcowe, czy inne momenty, w których najczęściej uczestniczyliśmy, traktując to jako swój obowiązek, jako z drugiej strony można powiedzieć trochę też doświadczenie polityczne. Ja przypominam sobie, też kiedyś studenci pytali mnie, prawda, jak wyglądały te właśnie, wyglądał udział w demonstracjach w 68 roku. Ja tutaj przypominałem sobie akurat pewne techniki, które próbowałem stosować, nie tylko ja jeden, ażeby przetrwać i równocześnie wziąć czynny i skuteczny udział. Znaczy skuteczny, no, to jest też pytanie, jak dalece można mówić o skuteczności, ale w każdym razie brać w tym udział i mieć pewną satysfakcję, że coś się w sferze politycznej działo. Jakkolwiek nasz wpływ w gruncie rzeczy był może niewielki, ale obserwacje na pewno przydatne, szczególnie dla historyków. No, studia się skończyły i tutaj znowu poszukaliśmy trochę informacji. Ja zresztą to pamiętam jako student. Tak. Podziwialiśmy wtedy tę prędkość ekspresową w realizacji kolejnych szczebli kariery naukowej, bo obrona doktoratu w wieku 26 lat, a habilitacja w 6 lat później. Tutaj nasuwa się pytanie, no, jak to zrobić i skąd ten pośpiech? No, tak zastanawiam się właśnie, skąd ten pośpiech. No, starałem się być pracowity, prawda? I realizować oczekiwania naszych mistrzów, a szczególnie naszego no, najbardziej chyba lubianego i najważniejszego mistrza, mianowicie profesora Józefa Wolskiego, który miał tę zaletę niepowszechną, natomiast nie dotyczy, na pewno nie występującą u wszystkich profesorów, że uważał, że jeśli się ktoś decyduje na pracę naukową, to powinien podejmować ją, uprawiać intensywnie i postępować do przodu, prawda, a nie zatrzymywać się w jakimś tam miejscu. Nawiasem mówiąc, to tak wygląda trochę może pozornie, że to był jakiś ogromny pośpiech, dlatego że miałem dłuższe okresy, kiedy właśnie nie tak wiele może tworzyłem, ale przychodziły też momenty, kiedy jednak pracowałem naukowo, profesor, łagodny skądinąd człowiek o gołębim sercu, równocześnie potrafił jednak przypominać o tym, że trzeba pisać, że trzeba publikować, zawsze to traktował jako rzecz niezwykle istotną i myślę, że gdyby nie jego metody wychowawcze, to może by to wszystko tak szybko nie następowało, jeśli można powiedzieć, że to następowało rzeczywiście tak bardzo szybko. Znaczy, do tego trzeba dodać może jeszcze jeden szczegół, mianowicie ja stosunkowo wcześnie założyłem rodzinę i trzeba było myśleć o stabilizacji. Ta stabilizacja w moim przypadku musiałaby oznaczać albo rezygnację z pracy naukowej, albo przeciwnie, intensyfikację pracy i dążenie do zajęcia jakiegoś stabilnego miejsca w świecie nauki. Tutaj profesor Wolski okazał się dla mnie bardzo też ważną postacią. Tak się złożyło bowiem, że profesor przez szereg lat jeździł
na Śląsk, jeździł do Katowic i tam wykładał historię starożytną w ówczesnej wyższej szkole pedagogicznej. No właściwie to właśnie już nie dotrwał do powstania Uniwersytetu Śląskiego, ale wtedy akurat ja tam, prawda, pojawiłem się za jego wsparciem. A więc ta konieczność, a z drugiej strony oczywiście no, upodobanie, bo przecież praca naukowa to nie jest jakaś pańszczyzna, którą wykonuje się z konieczności, tylko to jest równocześnie aktywność, która sprawia, daje satysfakcję, sprawia przyjemność, a więc cały szereg motywów, wśród których niewątpliwie rola preceptora, rola profesora była dość istotna, bo przecież różnie to wyglądało w różnych katedrach, nie wszędzie ludzie awansowali, nie wszędzie mieli szansę na to, żeby pisać, prawda, i drukować. No, Boże, pisać można, ale drukować to nie jest taka prosta sprawa, więc pod tym względem znakomicie trafiłem i jak powiedziałem, tutaj również no, pewna konieczność odegrała istotną rolę, mianowicie rozwinąć się na tyle naukowo, ażeby móc zapewnić stabilną pozycję nie tylko sobie, ale też rodzinie. No więc powstał akurat w tym okresie, kiedy ja kończyłem studia, powstał Uniwersytet Śląski, poprzednio była tam Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Uniwersytet Śląski był miejscem, gdzie stosunkowo wiele miejsc pracy dla uczonych, również humanistów, pojawiło się, a to dzięki może w historii Polski niekoniecznie najlepiej odbieranych, ale jednak w jakiś tam sposób no, zasłużonych, szczególnie dla tamtego rejonu ludzi. A więc no, tutaj rola Edwarda Gierka musi zostać wspomniana. Gdyby nie jego zaangażowanie, to prawdopodobnie Uniwersytet Śląski nigdy by nie powstał. A oczywiście profesor nie miał kontaktu z władzami partyjnymi. To była kwestia raczej miejscowych władz, które otrzymały odpowiednie sugestie, ażeby rozwijać naukę, ażeby szukać ludzi, którzy mogliby tę naukę, humanistykę na Śląsku wesprzeć. To oznaczało równocześnie dla mnie dość ciekawą konfigurację personalną, że tak powiem, kontaktów personalnych. To trochę też wpłynęło na moje zainteresowania. Ja zainteresowałem się tym naszym wschodnią częścią świata starożytnego jeszcze na seminarium profesora Wolskiego, a więc to były w jakiejś mierze moje zainteresowania, w jakiejś mierze też sugestie jego współpracowników. Był taki profesor Jerzy Linderski, który chyba jeszcze żyje w Stanach Zjednoczonych, ale w każdym razie później wyemigrował, pozostał, ale był to człowiek o międzynarodowej pozycji. I właśnie jego orientacja i jego sugestia, że jeśli jestem stąd, prawda, i jeśli jakoś tam, prawda, jestem w stanie też posługiwać się językami obcymi, to dobrą rzeczą byłoby zainteresowanie się bizantynistyką, ponieważ w tym czasie było to sprawą no bardzo, bardzo, że tak powiem, dobrze odbieraną w środowiskach intelektualnych. Tu muszę zaznaczyć, no, o czym mówiłem już wcześniej, mianowicie w moim przypadku to była też kwestia zaciekawienia naszym wschodnim sąsiadem, zaciekawienia tą kulturą, prawda, z którą mieliśmy przecież przez wieki do czynienia. A więc to rzeczy, że tak powiem, no, wynikające z pewnej generalnej polityki, z pewnego układu, w którym funkcjonował Uniwersytet Śląski i funkcjonowałem wskutek tego również ja. Ale to też oznaczało kolejne pozytywne, że tak powiem, impulsy dla mnie. Na przykład kwestia kontaktów
ze środowiskiem warszawskim. Otóż, co prawda, sprowadzono mnie z Krakowa, ale nadmierna intensywność kontaktów z Krakowem dla Uniwersytetu Śląskiego mogła robić wrażenie podejrzane. Pierwsze, że nie czuję się związany z tym ośrodkiem. Po drugie, no to, to Kraków no jednak prawda, był tym ośrodkiem, który trochę przytłaczał. Mniejszy znacznie niedawno powstały ośrodek katowicki, a kontakty z Warszawą wręcz przeciwnie. Z Warszawy przybyło kilku dość ważnych profesorów na Uniwersytet Śląski. Jednym z nich był profesor Stefan Maria Kuczyński, człowiek znowu z kresów polskich, prawda, tych bardzo odległych tam już gdzieś na granicy Rosji, który przeżył następnie rewolucję, który przeniósł się do Krakowa, był uczniem Haleckiego, pracował w Warszawie. I dla niego Bizancjum to było też coś cennego. Nie był, bardzo prawicowe poglądy, nawiasem mówiąc, ale nie był podejrzany dla władz tych katowickich. No i on był, o ile sobie przypominam, kierownikiem zakładu, to znaczy było dwóch panów, profesor Kunisz, którego zainteresowania też na mnie wpłynęły, a druga osoba to właśnie profesor Kuczyński, historyk zainteresowany może trochę późniejszymi czasami, ale to się też odbiło na moim dorobku, bo w pewnym momencie ja zacząłem dość intensywnie też zajmować się tym okresem późno-średniowiecznym, nawet nie tak dawno, właściwie w tym momencie zbliża się doktorat, obrona doktoratu jednego z moich uczniów, który dokładnie właśnie tym Dalekim Wschodem w kontekście bizantyńskim, kościelnym, politycznym i tak dalej się zajmuje, więc tutaj ten jeden czynnik, czyli zainteresowania osób, które trafiły do Katowic, tak, zainteresowania następnie moich szefów. No i wśród tych szefów trzeba wymienić również profesora Andrzeja Kunisza, który oczywiście od Kuczyńskiego był znacznie młodszy, ale też tam dość szybko awansował. Był numizmatykiem i był związany mocno z Krakowem, ale znów ta kolejna cecha, która była chyba dobrze odbierana, mianowicie intensywne związki z Warszawą. W tym okresie numizmatyka przede wszystkim miała ośrodek w Warszawie i regularne spotkania, na które między innymi dzięki Kuniszowi również ja jeździłem, poznając wybitnych polskich numizmatyków, przy okazji też poznając niektórych historyków starożytnych, jak na przykład choćby panią profesor Wiszycką. Więc to też jakoś przyczyniło się do ukształtowania mojej sylwetki jako badacza, jako osoby zainteresowanej historią powszechną, ale równocześnie mającą jakieś nawiązanie do dziejów Polski. Dziękuję. Tutaj pan profesor jakby też uprzedził moje pytanie o te inspiracje, dlaczego właśnie Wschód. Bardzo obszernie pan profesor opisał te osoby, które na to wpłynęły, bo przecież profesor Wolski raczej interesował się też Wschodem, ale dużo wcześniej. A to właśnie bardzo istotna różnica, dlatego że zwykle się to kojarzy, prawda, to zainteresowanie Wschodem z profesorem Wolskim, który interesował się przecież Wschodem starożytnym. I dla niego Bizancjum nie było specjalnie atrakcyjne. Owszem, oczywiście kładł nacisk na to, żeby uczyć się języka greckiego, ale nie wymagał filologii klasycznej, nawiasem mówiąc. Co jednak niektórzy jego uczniowie realizowali, jak pani profesor Maria Dzielska, prawda?
no, profesor Dzielska została przez profesora Wolskiego wysłana w pewnym momencie do Łodzi, bo tam bizantynistyka rozwijała się bardzo dobrze i można było też ją pod pewnymi względami studiować od strony, od strony filologicznej, to znaczy greka średniowieczna, prawda? To była pewna specyfika tamtejsza, ale tutaj nie było aż tak wąskich wymagań w stosunku do mnie, że mam to w ten czy w inny sposób realizować. Natomiast niewątpliwie grekę należało poznać, niewątpliwie kontakty z Łodzią były dobrze odbierane, prawda? Też daleko od Krakowa, prawda? Więc wobec tego niepodejrzane dla naszych zwierzchników katowickich. No i Warszawa, gdzie akurat bizantynistyka rozwijała się znakomicie. Tam, nawiasem mówiąc, ale to już w znacznie późniejszych czasach, poznałem jeszcze jedną osobę, do której kontakty, z którą traktuję jako bardzo ważne dla mnie, mianowicie profesora Andrzeja Poppe. Poznałem go właściwie, znaczy rusycystę właściwie, nie, ale historyka. Ja z profesorem poznałem się już w stosunkowo późnym okresie. Odwiedzałem go, po prostu rozmawiałem i no, przy okazji się trochę uczyłem. Jakkolwiek oczywiście, no myślę, że profesor Poppe byłby zdziwiony, gdyby się dowiedział, że mianuje go swoim mistrzem. Tym niemniej jego przychylność i jego wiedza nie były pozbawione wpływu dla mojej aktywności naukowej. Praca na Uniwersytecie Śląskim to była pierwsza praca pana profesora na uniwersytecie? Tak, tak, to była pierwsza praca. A jak pan profesor wspomina stronę, nie tą badawczą, ale tak, tą dydaktyczną, czyli kontakty ze studentami, zajęcia, czy był pan wykładowcą surowym, czy nie? To znaczy, to moja wada, bo tak w gruncie rzeczy uważam, że nie potrafiłem być najczęściej wykładowcą surowym, chociaż na pewno są studenci, którzy mają odmienne zdanie na ten temat, ale wydaje mi się, że surowość, która by obezwładniała naszego ucznia, to jest coś bardzo niekorzystnego. Natomiast stosunki ze studentami w tym okresie to jest zupełnie inny, właściwie niezwiązany ściśle z nauką dział mojej aktywności. Mianowicie, no jak już zatrudniono człowieka, no można powiedzieć, niedługo po ukończeniu studiów, młodego, więc mającego kontakt z młodszymi ludźmi, no pojawiła się idea, że Uniwersytet w Katowicach powinien mieć swoje koło naukowe. Ponieważ koło naukowe w Krakowie było dla mnie niezwykle ważne, prawda, to ważny element mojego życia. Bardzo byłem przywiązany i bardzo wiele się tam nauczyłem, poznałem wielu ciekawych ludzi. To no, wydało się rzeczą zupełnie naturalną, że trafiając do Katowic zebrałem po prostu grupę moich podopiecznych i ustaliliśmy, że tworzymy koło naukowe. Skoro koło naukowe są na wielu innych uczelniach, to czemu nie w Katowicach? Ta moja ścisła współpraca z kołem naukowym w Katowicach trwała właściwie kilka lat tylko. Nie było to może specjalnie długie, ale chyba intensywne. Co więcej, sądząc z rozmów z moimi byłymi kolegami, współpracownikami, to chyba było całkiem dobrze odbierane. Co ciekawe, właśnie zdarzali mi się tacy byli współpracownicy, którzy z jakimś moim udziałem następnie uzyskiwali stopnie naukowe, ale nie na tej zasadzie, że ja byłem promotorem, tylko no, pamiętam na przykład kolegę, który na Uniwersytecie w Kielcach bodajże, który
którego rozpoznałem i z którym poznaliśmy się ponownie właśnie po latach. On w tym czasie już się habilitował, ja uczestniczyłem w tej habilitacji i tego rodzaju przypadki, wydaje mi się, można by też wskazać, chociaż nie twierdzę, że specjalnie liczne. Tym niemniej współpraca z kołem naukowym była i dla mnie ogromną przyjemnością, no i pewną lekcją dydaktyki, czy wychowania właściwie młodszego pokolenia, no i chyba oni tego źle nie odbierali, że jako że od czasu do czasu ktoś się tam, prawda, odezwał, czy przypomniał i to w sposób przychylny. Gdyby zestawić karierę naukową, pan profesor ma bardzo długą za sobą, najlepsze i najgorsze momenty, jeśli można postawić takie pytanie, co najlepiej pan profesor wspomina, a co może mniej? Znaczy, ja w gruncie rzeczy jestem dość optymistycznie nastawiony do życia, w związku z tym negatywnych momentów za wiele nie pamiętam. Natomiast jeśli chodzi o... Znaczy oczywiście można by tam przypomnieć jakieś momenty trudne, choćby pewne przełomy polityczne, które przeżywało się na bieżąco, ale to później w gruncie rzeczy nie wpływało jakoś specjalnie obciążająco na nasz sposób myślenia. Natomiast pozytywne i negatywne. Najlepsze. Nie, oczywiście. Tutaj rzeczywiście ten... pogarszające się warunki, w których funkcjonowałem, no, niestety trochę wiążą się z moimi sprawami osobistymi i myślę, że może z czasem też jakieś tam inne czynniki wchodziły w grę, także nie mogę powiedzieć, że przeszedłem przez życie, że tak powiem, triumfalnie, wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że trafiały się i trafiają się okresy czy małej aktywności, czy dla mnie samego trudne, no ale w końcu życie musi się składać z różnych etapów. W takim razie może pytanie dotyczące innej formy aktywności, też pewnie związanej jednak z jakimiś trudnościami, mianowicie działalność administracyjna na uczelni, też bardzo ważna w karierze naukowej. Pan profesor był dziekanem Wydziału Humanistycznego UJ. Jak pan profesor wspomina ten okres w swojej karierze, no przypadł też na dość burzliwy okres polityczny. Tak, no można by powiedzieć, że tych okresów politycznie skomplikowanych było więcej. No, generalnie rzecz biorąc, one nie w jakiś sposób nie przygniatały mnie, to znaczy nawet jeśli były trudności, to najczęściej traktowałem je jako po pierwsze przejściowe, po drugie ułatwiały moją sytuację osoby, z którymi współpracowałem, które ceniłem i dzięki nim byłem w stanie, prawda, przeżyć i to nawet przeżyć w miarę pozytywnym nastroju. I tu wolałbym raczej koncentrować się właśnie na tych osobach, które w pozytywny sposób wpłynęły na moje losy, czy instytucjach, bo w tym momencie przypomina mi się jeszcze jedna instytucja, mówiłem o kole naukowym w Katowicach. W Krakowie moje związki z kołem naukowym, już oczywiście w tym okresie, kiedy byłem pracownikiem naukowym, w tym późniejszym okresie, może nie były tak intensywne, natomiast tak się zdarzyło, że jak już nie pamiętam, jaki to ma chronologiczny stosunek do moich awansów na uczelni, ale to się chyba trochę wiąże z dziekanatem. Mianowicie chodzi mi o Fundację Studentów Bratniak. Bardzo w moim przekonaniu cenna instytucja, która bardzo wiele dobrego czyniła dla studentów. Studenci potrafili sami
zorganizować się. Ja mam nadzieję, nie przeszkadzałem im nadmiernie. Były momenty, kiedy trzeba było pomóc pewnym osobom we właściwy sposób ukierunkować aktywność, ale zasadniczo studenci, którzy byli zaangażowani w tą samorządową organizację, potrafili sobie sami poradzić z problemami. Bratniak funkcjonuje. Bratniak może nie osiągnął wszystkiego, co planował, choćby na przykład budowanie kolejnych domów studenckich, prawda, czy innych, nie wiem, na przykład no, rozbudowywanie sportu studenckiego, o tym się mówiło, to było bardzo poważnie traktowane, ale nie zawsze wszystko się udaje, prawda, i nie zawsze na wszystko są pieniądze. Tym niemniej Bratniak to jest też dla mnie doświadczenie istotne i podnoszące na duchu, że jednak coś się da zrobić pozytywnego. Nie mogę powiedzieć, że nie pojawiały się tam też negatywne tendencje i mam nadzieję, że byłem w stanie troszkę pomóc właśnie przy wygładzaniu pojawiających się konfliktów. Czyli to jest jeden aspekt sprawy. Druga kwestia to są oczywiście kontakty z pracownikami naukowymi i z tymi ludźmi, z którymi również jako pracownik administracji, w każdym razie zaangażowany w sprawy administracyjne, w jakiś sposób musiałem współpracować. No, więc tutaj jestem dumny z okresu współpracy z profesorem Władysławem Stróżewskim. Na przykład sam fakt, że prawda, byłem prodziekanem przy nim, jest dla mnie czymś no, bardzo pozytywnym, bardzo, bardzo podnoszącym, że tak powiem, moją ocenę tego, co działo się przede wszystkim w kręgu profesora, czy w kręgu władz uczelni tego okresu, no ale też w jakiś sposób to dotyczyło mnie. No tutaj trzeba też wspomnieć chyba o mojej koleżance z zakładu, to znaczy pani profesor Marii Dzielskiej. Założenie zakładu bizantynistyki, popierane przez profesora Wolskiego, no ale on nie był bizantynistą, on popierał dobry sposób uprawiania nauki. Niekoniecznie konkretne osoby. Otóż tutaj akurat i ja, i Maria Dzielska, wydaje mi się, znajdowaliśmy wsparcie. I to, no i to jest niewątpliwie ważny punkt czy w mojej działalności. No, nie można pominąć przy tym również profesora Krawczuka. Mimo najróżniejszych odmienności, powiedzmy, w ich postawie, ich stosunek czy do Marii Dzielskiej, czy do mnie, do bizantynistyki, do sposobu uprawiania nauki, czy współpracy ze studentami, to wydaje mi się tutaj profesor Krawczuk też ma swoje niewątpliwe zasługi, więc trafiłem po prostu na ludzi, z którymi dało się współpracować, którzy pomogli i poradzili. I właściwie wymienianie tych osób byłoby niemożliwe. No, na uczelni jest tak dużo osób zasłużonych, że nie byłbym w stanie nawet zaprezentować tej listy. No, można by powiedzieć w takim razie, że pan profesor miał szczęście, trafiając na tych ludzi, a zapewne oni byliby zdania, że mieli szczęście, współpracując z panem profesorem. Nie wiem, to może przesada. Może proste pytanie, bardzo tak, proste. Tak. Ile pan profesor zna języków? No właśnie, to jest pytanie, na które najczęściej nie udzielam odpowiedzi. Z bardzo prostego względu, mianowicie znajomość języków jest zróżnicowana i wiąże się z tym, czy ten język zna się rzeczywiście precyzyjnie, czy nie. Co więcej, znajomość języków, przynajmniej takie są moje doświadczenia, ulega ewolucji w czasie. W związku z tym, jeśli, nie wiem, może 10-20 lat temu, to bym wymieniał, prawda, jakąś tam listę,
Ale dzisiaj wiem, że nie byłoby to uzasadnione. Natomiast wydaje mi się, że jestem w stanie posługiwać się kilkoma językami tak zwanymi kongresowymi. Co do niektórych, tu też nie ma pewności, na przykład język francuski. Czy w jakimś okresie bardziej intensywnych kontaktów, wyjazdów, konferencji i tak dalej, to może bym twierdził, że ja znam francuski. Natomiast ta pani, która u boku której, że tak powiem, poznawałem kulturę rosyjską, była romanistką, bardzo wymagającą. Ale to były dawne lata, a potem to tego kontaktu było znacznie mniej. Natomiast rzeczywiście, na przykład, czasem znajomość języków wynikała z zupełnego przypadku. Mianowicie, chodzi mi o znajomość języka niemieckiego, który znam na pewno słabiej niż pan profesor, ale w każdym razie jakoś tam, prawda, jestem w stanie się nim w miarę sprawnie posługiwać. Otóż ta znajomość języka niemieckiego zaczęła się bardzo wcześnie. Właściwie to była chyba jeszcze szkoła podstawowa. Mianowicie moja rodzina była raczej niemieckojęzyczna. Mój dziadek za młodu przebywał w Wiedniu. I wobec tego język niemiecki uważano w domu za najważniejszy. No i tutaj problem, mianowicie zapisano mojego brata na język niemiecki i on stwierdził, że on się tego języka nie będzie uczył. W związku z tym, ponieważ lekcje były już opłacone, skierowano mnie tamże. Miałem znakomitą nauczycielkę. No i jakoś do tego języka przywykłem. O rosyjskim już mówiłem, prawda? Także to są takie języki, z którymi miałem do czynienia w miarę, prawda, często. Natomiast inne. Czas niestety jest nieubłagany. Rozumiem, że oczywiście języki warsztatu, to jest sprawa sama przez się zrozumiała. O tym już wspominał pan profesor, że profesor Wolski nakłaniał do nauki. Znaczy, muszę tu od razu zaznaczyć, że ja byłem w tej dziedzinie samoukiem i profesor to akceptował, ale równocześnie wymagał. To znaczy, jednym z czynników, które właśnie dla niego niemalże przesądzały o tym, czy rozmawiać, współpracować z człowiekiem, czy nie, to było to, czy angażuje się w naukę języków klasycznych. Pytanie o języki to w pewnym sensie wstęp do zagadnienia ciekawego, czyli języki łączą się z podróżami. Bardzo wiele pan profesor podróżował, nie tylko służbowo, ale i dla przyjemności. Myślę, że Bałkany nie mają tajemnic dla pana profesora. W związku z tym pytanie, jakie zakątki świata, te odwiedzone czy też te nieodwiedzone, są szczególnie bliskie, które wspomina pan profesor? Tu się rzeczywiście zgadzam. Bałkany, a w szczególności Bułgaria, są terenem, który wspominam bardzo mile. Miałem tam wielu przyjaciół, bywałem dosyć często, chociaż muszę zaznaczyć, że nawet nie byłbym w stanie stwierdzić, że wszystkie kraje bałkańskie odwiedziłem. Bałkany są podzielone. W niektórych krajach byłem krótko, w niektórych bywałem dość regularnie. To zresztą wiązało się też ze współpracą uniwersytecką. I stąd oczywiście też moje kontakty w jednym przypadku są już mniej trwałe, w innych się jakoś jednak utrzymały, chociaż lata płyną i nie tylko my, prawda, mamy coraz więcej lat, a podróże stanowią też pewien problem techniczny, powiedzmy, czy zdrowotny. Natomiast tutaj może poza Bałkanami, które tak wysoko cenię, niewątpliwie też muszę wspomnieć Rosję i kraje sąsiednie. Te kontakty szczególnie zintensyfikowałem w okresie, kiedy podjąłem pracę na Uniwersytecie Jana Pawła II, ponieważ tam stworzono specjalizację zajmującą się Europą Wschodnią. Ja tam w związku z tym wykładałem, prawda, to, co wiąże się ze Słowianami, a w szczególności Słowianami na Wschodzie. Także tych podróży co nieco odbyłem, chociaż też oczywiście nie byłem w stanie wszędzie wyjechać.
Trochę jeździłem również po Bliskim Wschodzie i tu znowu zasługa moich przyjaciół. No w zasadzie z jednej strony związanych z naszym stowarzyszeniem, prawda, bizantynistów, z drugiej strony związanych również właśnie z Uniwersytetem Jana Pawła II, ponieważ tam akurat trafiły się osoby z wykształceniem orientalistycznym, co ogromnie ułatwiało kontakty i pozwoliło zrozumieć, że mieszkaniec, jeszcze ewentualnie o innym wyznaniu, prawda, mieszkaniec krajów na Bliskim Wschodzie to też człowiek i też można się z nim porozumieć, więc to rzeczywiście tereny dość istotne. Miałem co nieco kontaktów z krajami Europy Zachodniej, mianowicie, i one miały taki bardziej profesjonalny charakter, bo ja nigdy się nie specjalizowałem w tamtym terenie, natomiast po prostu tam znalazłem kilku partnerów, przyjaciół w dziedzinie uprawiania nauki, a nie w dziedzinie zajmowania się historią danego kraju. Dzięki temu zdarzyło mi się nawet przez krótki czas wykładać na jednym z uniwersytetów niemieckich, a poza tym te kontakty w jakiejś mierze się utrzymały, również kontakty z Grecją, które tutaj miały też bardzo podobną genezę i podobny charakter, jak kontakty z rejonem niemieckojęzycznym. No, z upływem czasu i różnych innych z powodu różnych innych, prawda, trudności, te kontakty słabną. Ale nie tak dawno zostałem ogromnie, że tak powiem, uradowany. Mianowicie przesłano mi taką historię Bizancjum, gdzie grecką zresztą, chociaż właściwie zaraz, to nie jest też wersja angielska. W każdym razie na pewno otrzymałem ku mojemu zaskoczeniu, prawda, książkę, gdzie występuje jako jeden z autorów. No ale to jest oczywiście też tylko jakiś epizod, tym niemniej dla podtrzymania tych, no co nieco niestety słabnących kontaktów ze światem, dla mnie sprawa istotna. A na pewno też dużą rolę i w podróżowaniu, i nawiązywaniu kontaktów odgrywały kongresy bizantynologiczne, w których pan profesor uczestniczył. Czy z tymi wydarzeniami ma pan profesor jakieś wspomnienia związane? Rzeczywiście uczestniczyłem w kilku kongresach. Może nie będę wymieniał, bo podejrzewam, że nie wszystko sobie dokładnie przypominam, ale w każdym razie te kongresy, zarówno na terenie bałkańskim, jak Europy Zachodniej. Ja nawiasem mówiąc, nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych, więc też nie byłem na kongresie tam, ale w Anglii, owszem. Więc no, te kontakty miały zupełnie oczywisty walor. To znaczy, po pierwsze, zetknięcie się z uczonymi z innych krajów, ciekawe wykłady i tak dalej, nawiązanie kontaktu, czy kontynuowanie kontaktów. Tutaj zresztą pewną, to nie tylko tego rodzaju wyjazdy miały tutaj znaczenie, no inną rolę odgrywały też wyjazdy stypendialne, w części fundowane zresztą tutaj, prawda, no choćby przez niektóre fundacje, w części z innej strony, ale w każdym razie takie wyjazdy sobie cenię. Może wspomniałbym tutaj o jednym, mianowicie o jednym kierunku, że tak powiem, kontaktów tego typu, to znaczy Anglia i Londyn, gdzie akurat byłem stypendystą, ale gdzie miałem możliwość przez pewien czas działać, nie można powiedzieć, że to była praca, ale prowadzić badania, to może właściwsze określenie, w British Museum. I miałem możliwość kontaktu też
zespołem tam pracującym, który jeśli chodzi o ten dział numizmatyki, którym się interesuje, to znaczy późny antyk i Bizancjum, są niewątpliwie w czołówce światowej. Więc to na pewno bardzo istotne. Kontakty typu związane z kongresami, owszem, bardzo ciekawe, powiązane też z dyskusjami, poznawaniem jakichś nowych trendów, które referowano w czasie takich pobytów, zawieraniem przyjaźni, ale w gruncie rzeczy to taki właśnie dłuższy wyjazd, czy do Londynu, czy podobny właściwie charakterze miał mój wyjazd, czy pobyt dłuższy w Wiedniu, to były dla pracy naukowej sprawy niezwykle, niezwykle ważne i myślę, że no, mam nadzieję, że te kanały, że tak powiem, służące tego rodzaju kontaktom utrzymają się, chociaż to zależy od najróżniejszych czynników i dla nauki polskiej to jest kwestia niezwykle istotna, żeby tak jak Fundacja Lanckorońskich, prawda, ktoś fundował wyjazdy, które polskich uczonych zbliżałyby do najważniejszych ośrodków na świecie i dawały możliwość finalizowania przynajmniej pewnych prac badawczych. Pytanie może trochę bardziej osobiste, ale też nie wychodzimy z kręgu kontaktów naukowych. Mianowicie, wymienił już pan profesor niektóre osoby, które odegrały w karierze naukowej, jak również w życiu osobistym pana profesora, znaczącą rolę. No, mieliśmy wielu wybitnych bizantynistów, czy profesor Oktawiusz Ulewicz, pani profesor Maria Dzielska, pan profesor Waldemar Ceran i inni, którzy już tutaj się pojawiali. Oni tworzyli pewne środowisko intelektualne, również pewną grupę przyjaciół. Czy mógłby pan profesor coś na ten temat powiedzieć, na temat właśnie tej grupy ludzi połączonych i przyjaźnią, i pasją? Niewątpliwie bez istnienia takiej grupy i kontaktów z ludźmi, którzy do niej należeli, trudno byłoby i wchodzić w to środowisko i z drugiej strony nauczyć się bardzo, bardzo wielu rzeczy. Pani profesor Kapesowa choćby, osoba, która no, współtworzyła polską bizantynistykę i była właściwie zawsze korzystnie nastawiona do innych ośrodków, między innymi do naszego krakowskiego ośrodka. I można by powiedzieć, że to nawet może trochę dziwne, prawda, bo Łódź odgrywa rolę jakby stolicy polskiej bizantynistyki i wobec tego zdawałoby się, że należałoby tych, prawda, tych młodych, którzy pojawiają się, trzymać krótko. Tymczasem tutaj pełne otwarcie, przychylność, ułatwianie również kontaktów międzynarodowych, to na pewno odgrywało istotną rolę. W odróżnieniu od Marysi Dzielskiej, ja nie miałem zbyt wielu kontaktów z panią profesor Kapesową na polu, że tak powiem, dydaktyki uniwersyteckiej. Marysia tam po prostu jeździła przez pewien czas i tam uczyła się średniowiecznej greki. Natomiast ja byłem traktowany bardzo, owszem, mile, ale na zajęcia tego typu nie jeździłem. Zresztą nawet może bym nie był w stanie, no tak się układało, prawda, profesor Jurewicz, bardzo kulturalna, przychylna osoba. No, pamiętam go oczywiście jak najlepiej, ale ja nie miałem z nim nadmiernie dużo bezpośrednich kontaktów. Na pewno sprzyjał mi, na pewno doradzał w pewnych momentach, ale tutaj gdybym miał wyróżnić kogoś w Warszawie, komu szczególnie dużo zawdzięczam, to raczej panią profesor Wiprzycką bym tutaj wspomniał, z którą kontakty były chyba częstsze niż z profesorem Jurewiczem, która była, jak wiadomo, jest osobą, która chętnie i pomaga, ale też chętnie
naprowadza na właściwe tory, no po prostu wychowuje kolejne pokolenia polskich bizantynistów. I to można powiedzieć, że co nas tutaj łączyło, również no jakby wspólna praca nad niektórymi młodymi ludźmi, gdzie niewątpliwie ona mogła najwięcej uczynić, prawda? Ja mogłem też oczywiście się jakoś dołączać, ale jej doświadczenie, jej wiedza to jest coś też niezwykle istotna. Tutaj akurat przychodzi mi na myśl pewien ksiądz właściwie wędrujący między Krakowem i Rzymem, który jest również uczniem pani profesor, więc niewątpliwie to jest jedna z najbardziej zasłużonych osób dla polskiej, no może, nie wiem czy bizantynistyki, bo pani profesor właściwie chyba uważa się za historyka starożytnego. Tak się złożyło, że w pewnym momencie kazano mi napisać, że tak powiem, no coś w rodzaju naukowego życiorysu pani profesor z okazji jej jubileuszu. I jakkolwiek oczywiście czytałem jej książki, miałem okazję się z nimi stykać przecież przez lata, to było to zadanie do wykonania w określonym czasie. I w związku z tym przeczytałem i uświadomiłem sobie, jak ważną osobą kształtującą poziom polskiej historii starożytnej, bo właściwie bizantynistyka też, ale pani profesor sama siebie uważa raczej za historyka starożytnego. W każdym razie, jak wielką rolę ona w tym zakresie odgrywała. Zarówno chwaląc, jak krytykując, prawda, jak doradzając, więc ją na pewno trzeba. No, muszę wspomnieć tutaj profesora Kolendę. Podobna rola jak właściwie, jeśli chodzi o profesora Kunisza, z tym, że no, inna osobowość, można powiedzieć, profesor Kolendo. Jeśli chodzi o mnie, to oczywiście mam tutaj na myśli przede wszystkim archeologię i numizmatykę. Bardziej może właśnie numizmatykę niż archeologię, więc no też te kilka osób, profesor Suchodolski powiedzmy, też osoba, która przewodniczyła, dalej chyba nawet przewodniczyła, nie, już teraz chyba to raczej profesor Bursze wykonuje, w każdym razie przewodniczyła tym naszym posiedzeniom numizmatycznym, no więc też jakiś mistrz, prawda, nie formalny, ale w każdym razie człowiek, od którego wiele się nauczyłem. Pytanie dotyczące numizmatyki. Wspominał pan profesor o numizmatyce. Tak. No wiadomo, że to jakby druga wielka pasja naukowa pana profesora. No właśnie, dlaczego numizmatyka ma tak wyjątkowe miejsce w badaniach? Początek jest znowu bardzo prozaiczny, mianowicie jeśli trafiłem do Katowic i tam moim no, zwierzchnikiem, chociaż może formalnie to może nie był zwierzchnik, ale rzeczywisty zwierzchnik, prawda, bo nie był kierownikiem zakładu, był profesor Kunisz, więc doszedłem do wniosku, że byłoby dziwne, gdybym nie skorzystał z okazji nauczenia się czegoś przy nim. I myślę, że on też byłby zdziwiony, gdyby jego współpracownik, prawda, unikał tej tematyki. Także to była tematyka, która może nie była pierwsza, bo moja pierwsza tematyka wynikała ze współpracy z profesorem Wolskim, czyli pewne sprawy czysto historyczne, tam jakieś ideologii starożytne i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o numizmatykę, to fakt, że Kunisz był dla mnie preceptorem, że dzięki jego zaangażowaniu i w środowisku krakowskim numizmatyków i w środowisku warszawskim miałem możliwość uczestniczyć i w posiedzeniach tych naszych polskich, jak też w jakiejś mierze w międzynarodowych sympozjach. Więc to na pewno to zainteresowanie numizmatyką wiązało się
z zainteresowaniami profesora Kunisza, przy czym ja tutaj zwekslowałem na obszar ideologiczny, prawda, interpretacja monet jako pewnego medium przekazującego treści ideologiczne. Ale Kunisz bardzo dobrze to też rozumiał, popierał i myślę, że tutaj był pomocny, chociaż nasze tematy były, na tematy badawcze były z gruntu odmienne. Ale byliśmy razem w Katowicach, dostarczał mi literatury, prawda, dostarczał, podsuwał mi pewne pomysły, czy powiedzmy krytycznie odnosił się do jakichś tez, także dzięki temu nie byłem osamotniony. Z wypowiedzi wielu pana profesora widać, jak ważna jest relacja mistrz-ucz. Tak. Tutaj wspomina pan wielu, którzy wpłynęli na rozwój naukowy. Obecnie ta relacja wydaje się, że troszeczkę słabnie. Czy pan profesor podziela ten pogląd? Trudno mi jest powiedzieć. Nie chciałbym tutaj zresztą oceniać obecnego pokolenia mistrzów. No, ja akurat mam trochę uczniów. I to moim nieszczęściem jest to, że trudno dla tych uczniów znaleźć zatrudnienie. Uczelni mamy stosunkowo dużo w tej chwili i osoby naprawdę wybijające się, znakomite, muszą albo długo czekać, albo nie mogą się w ogóle doczekać na to, żeby podjąć pracę naukową. Tym niemniej powiedziałbym, że całkiem nieźle się bawiłem na seminariach, które miałem okazję organizować. Przez bawienie się ja rozumiem coś bardzo pozytywnego, to znaczy takie przychylne i no, prowadzące do czegoś, prawda, odbywanie wspólnych posiedzeń. No, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Zresztą jesteśmy przecież w trakcie przekształcania się szkolnictwa wyższego, więc być może to się zmieni. Natomiast no, przykro mi, że jednak nie wszyscy moi uczniowie, ale to też nigdy chyba też tak nie było, żeby wszyscy uczniowie byli w stanie uzyskać miejsca na uczelniach, czy przynajmniej w muzeach. W każdym razie nie powiedziałbym, że te stosunki były złe, chociaż no, były różne. Też były osoby, z którymi trudno mi było znaleźć wspólny język, które przechodziły do innego kręgu. Jednego akurat przypominam sobie w tym momencie pewnego człowieka, który niedawno akurat uzyskał doktorat, ale nie u mnie, natomiast ze mną jako recenzentem. I stosunki jak najlepiej się utrzymały, czy są jak najlepsze, mimo że właściwie człowiek z mojego seminarium w pewnym momencie zrezygnował, ale zrobił słusznie, dlatego że jego kierunek badawczy poszedł w inną stronę. I stąd uważam, że tego rodzaju seminaria właściwie niekoniecznie powinny się odbywać w kręgu ograniczającym się do profesora i paru uczniów. Lepszą sytuacją jest chyba, jeśli tworzy się jakieś takie trochę bardziej liczne seminaria, gdzie przychodzą ludzie o różnych zainteresowaniach i tworzą takie grupy, jak między innymi właśnie to środowisko numizmatyczne w Warszawie, czy bizantyniści warszawscy, prawda, w kilku w gruncie rzeczy grupach. W każdym razie to na pewno jest to bardzo ważne, chociaż no, czasami pozostaje pewien osad, powiedzmy, no, nie usatysfakcjonowania. No, jeśli ktoś pracował przez wiele lat bardzo intensywnie i naprawdę jest bardzo mądry i później nie udaje się znaleźć dla niego miejsca, to jest jakiś wyrzut sumienia dla opiekuna, no i z drugiej strony przykre właśnie ze względu na to, że no człowiek się marnuje, no ale uprawiamy akurat dziedzinę, która nie jest w stanie zatrudnić ogromnej liczby adeptów.
bardzo ważna relacja. Pan profesor ma nadzieję, że ona nie zniknie. Mistrz uczeń to też jest i branie przykładu z mistrza. Także ja mam wielką prośbę, aby pan profesor przy odpowiedzi na kolejne pytanie zrezygnował z charakteryzującej pana profesora bardzo głębokiej skromności i odpowiedział szczerze na pytanie, co pana profesora, w pana profesora warsztacie naukowym jest tą stroną silną, co by pan zalecił właśnie przyszłym uczniom na własnym doświadczeniu bazując? No tutaj odpowiedź jest trudna. Jestem w gruncie rzeczy gotów tutaj nie tylko podkreślać powiedzmy te pozytywne strony. Wydaje mi się, że można by znaleźć też co nieco stron negatywnych, a więc na przykład wymagania, które niekoniecznie zbiegają się z zainteresowaniem ucznia, które może należałoby realizować poprzez szersze grono uczonych, współpracujących. Wydaje mi się, że tutaj zresztą mówiłem właśnie o tych gremiach, które wspólnie wychowują młodych uczonych. To jest chyba optymalny system. Niekoniecznie stawianie na jednego mistrza w takim bardzo tradycyjnym sensie. Także nie wiem, czy jestem tu w stanie wiele dodać, ponieważ bywa dobrze, bywa i źle, prawda? A więc można, niewątpliwie są różne sylwetki mistrzów i tak chyba zostanie. I na koniec jeszcze odejdźmy na chwilę od nauki i parę takich pytań o charakterze może bardziej osobistym, wynikających choćby z ciekawości przeprowadzających wywiad, ale i słuchaczy. Jest bardzo wielu naukowców, którzy w czasie życia zawodowego, aktywnego obiecują sobie, że na emeryturze będą mieli może wolnego czasu i będą wtedy mogli realizować swoje zainteresowania, zupełnie inne, przeczytają nieprzeczytane książki, zrealizują niezrealizowane plany. Czy pan profesor, choć jeszcze nie w pełni cieszący się emeryturą, bo ciągle czynny zawodowo, rzeczywiście uważa, że to ma być taki okres odpoczynku po latach pracy? Czy ma pan profesor jakieś plany z tym związane? Plany w sensie zastanawiania się nad tym, co należałoby w kolejności jeszcze wykonać, bo oczywiście listę ewentualnych tematów do opracowania jest dość łatwo sporządzić. Natomiast jestem realistą, jestem świadomy tego, że choćby biorąc pod uwagę mój wiek, moje możliwości, stan zdrowia i tak dalej, na pewno nie zrealizuję wszystkiego tego, co chciałbym. I cóż, ten pesymistyczny w gruncie rzeczy, tę pesymistyczną opinię, trudno w tym momencie zweryfikować. To zweryfikuje rzeczywistość, ale wydaje mi się, że to jest chyba szersze zjawisko. To znaczy na pewno są ludzie, którzy potrafią, czy którzy potrafili właściwie do ostatniej chwili działać skutecznie i realizować swoje wcześniejsze plany. W moim przypadku trzeba jeszcze dodać zmieniające się upodobania, to znaczy pojawiają się, prawda, jakieś nowe tematy, które mnie wciągają i powodują, że niestety tracę czas na jedne zagadnienia, a inne gdzieś tam, prawda, odkładam na dalszą przyszłość, a ta przyszłość przecież też ma swoje granice, więc jestem tutaj niestety pesymistą. Pytanie dotyczące raczej ćwiczenia ciała niż ducha. Tak. Pan profesor jest człowiekiem energicznym i czy również w życiu pana profesora jakąś rolę odgrywał sport?
Znaczy, nie uprawiałem chyba żadnego sportu. Ja pomijam tutaj jakieś takie dziecinne okresy, prawda, tam jakieś jeżdżenia na łyżwach i tak dalej. No ale to nie był sport sensu stricto. Natomiast sport uprawiany w taki sposób intensywny, jeśli można to nazwać sportem, to jest turystyka, którą uprawiałem od chyba szkoły średniej. To trochę wynikało też z sytuacji rodzinnej, to znaczy miałem akurat wujka, który był moim preceptorem w tym zakresie. No i to przez lata całe towarzyszyło mi jako pewien odskocznik od ślęczenia nad książkami i stopniowym psuciem się wzroku. Tym niemniej myślę, że na pewno tego odpoczynku czy sportu było za mało, no i pewnie tak już pozostanie. Jaką książkę pan profesor najbardziej lubi? Nie potrafię wskazać. To znaczy, może nie zastanawiałem się nad tym, ale na własny użytek, nawet właściwie, nigdy nie sporządzałem jakiejś takiej listy tego, co naprawdę, co myślę, że pod wpływem właśnie sugestii pana profesora powinienem się nad tym zastanowić i przypuszczam, że coś takiego się znajdzie, ale nie, może to też wynika z tego, że nie za bardzo lubię myśleć o przeszłości, w sensie nie historii, tylko o to, co na tym, co robiłem w jakichś tam momentach. Jakie rady pan profesor, jako doświadczony naukowiec, przekazałby tym właśnie młodym adeptom historii, którzy dziś stoją na początku swojej drogi, a chcieliby, podobnie jak pan profesor, podążyć właśnie taką ścieżką i poświęcić się badaniom? Więc ja bym tutaj właściwie zaprzeczył samemu sobie, to znaczy przed chwilą powiedziałem, że jestem świadomy tego, że się nie da. Po prostu nie da się zrealizować tego, co się zaplanuje i tak dalej. Ale należy do tego dążyć. Czyli należy jednak sobie pewne rzeczy zaplanować, przemyśleć, wybrać to, co będzie spotykało się z zainteresowaniem, będzie pożyteczne, będzie przynosiło jakieś efekty. Przykłady tego typu uczonych są, nie brakuje ich. Mnie się wydaje, że Marysia Dzielska, prawda, która nas opuściła przedwcześnie, była właśnie taką osobą, która potrafiła pewne rzeczy zaplanować, zrealizować bardzo precyzyjnie i z pełnym aplauzem ze strony innych uczonych. Pani profesor Lipczycka to jest też przykład osoby, która realizowała w sposób bardzo planowy, systematyczny. Ja mogę tylko zachęcać do tego, żeby brać wzór z tych pań, ale oczywiście nie tylko pań, również innych osób. Natomiast sam muszę się uderzyć w piersi, że niestety moja działalność miała zbyt często charakter no trochę jednak chaotyczny i przypadkowy. Po prostu za dużo mnie interesowało i to chyba nie jest najlepsza przesłanka do tworzenia sobie jakiegoś programu badań. Bardzo dziękujemy w takim razie za wywiad, za odpowiedzi. No i mamy nadzieję, że jednak wbrew tym pesymistycznym prognozom czy zapatrywaniom jednak uda się panu profesorowi jeszcze zrealizować trochę takich swoich pasji różnorodnych. Trochę na to liczę, chociaż rzeczywistość pokaże. Tego życzymy. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.